Jesteśmy w Krakowie, w dzielnicy Sfoszowice przy ulicy Sawiczewskich. W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych oraz nadsypywania terenu korpus drogi został uszkodzony. Prace stabilizacyjne objęły wykonanie palowania. Widzimy tutaj oczep pali, jak również wykonano odwodnienie powierzchniowe i wgłębne. Jesteśmy w Czchowie przy drodze wojewódzkiej, gdzie stromą skarpę stanowią warstwy fliszowe, piaskowce i łupki. Tego typu skarpy zabezpieczane są za pomocą siatek. Siatki są dodatkowo kotwione kotwami. Tego typu zabezpieczenia na szeroką skalę stosuje się na przykład przy budowanej obecnie Zakopiance, czy też były wykonywane na Zakrzówku w Krakowie i na Kadzielni w Kielcach. W tym rejonie mamy piaskowce i zbocze skalne. Osuwiska na takich zboczach zabezpiecza się w inny sposób, poprzez bariery przeciwodłamkowe. Typowa bariera składa się z panelu przechwytującego z siatki, ze słupków oraz z lin, które przechwytują spadające odłamki skalne. Kolejny przykład zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Chojnik, gmina Gromnik. Osuwisko uszkodziło drogę wojewódzką oraz tory kolejowe. Prace zabezpieczające polegały na wykonaniu konstrukcji oporowej z kotew, które zakończone są głowicami. Całość powierzchni została splantowana, zabezpieczona siatką. Przy drodze wykonano narzut kamienny, który stanowi przyporę dla stoku. Całość terenu została odwodniona powierzchniowo i wgłębnie. Jesteśmy w Grybowie, w sąsiedztwie rzeki Białej. Widoczna jest stroma skarpa zabezpieczona murem kamiennym. W 2020 roku nastąpiło uaktywnienie części osuwiska. Widoczne są koluwie osuwiskowe, które spłynęły do potoku Białej. Został również zagrożony budynek, który znajduje się tuż nad osuwiskiem. Zostały wykonane doraźne zabezpieczenia w postaci metalowych konstrukcji w murach kamiennych, jak również wewnątrz budynku gospodarczego, a docelowo został opracowany projekt budowlany, który zakłada wykonanie pali, które będą sięgać do podłoża nienaruszonego przez procesy osuwiskowe, które występują tutaj na głębokości rzędu 5-6 metrów. Jesteśmy w Konclowej, gmina Grybów, wzdłuż drogi wojewódzkiej, gdzie pierwotnie występowało osuwisko w części nieaktywnej i w części aktywnej. Historia jego zabezpieczeń jest długa, ponieważ pierwotne zabezpieczenie okazało się nieskuteczne. W następnym etapie, po uruchomieniu osuwiska w części aktywnej, rozważano różne koncepcje jego zabezpieczenia, począwszy od palowania poprzez wiadukt. Ostatecznie z ekonomicznego punktu widzenia wybrano rozwiązanie z wiaduktem, który przebiega nad częścią aktywną. Ta część osuwiska została obecnie splantowana, cały teren jest podniesiony. W części nieaktywnej droga wojewódzka została wzmocniona poprzez pale CFA, jak również podbudowa tejże drogi. Teren badań został splantowany i wykonano jego odwodnienie. Jesteśmy około kilometr na południe od wiaduktu w Konclowej, gdzie droga wojewódzka uległa uszkodzeniu. Zabezpieczenie tego odcinka drogi, jak również osuwiska, odbyło się poprzez kotwy, których głowice wystają z oczepu betonowego, który spaja całość konstrukcji zabezpieczającej.
korpus drogowy został wzmocniony poprzez kosze kamienne, które zabezpieczają i korpus drogowy, i zabezpieczają również drogę przed erozją boczną rzeki Białej. Jesteśmy na górze Just w ciągu drogi krajowej numer 75. Mamy tutaj do czynienia z osuwiskiem, które zabezpieczane było wielokrotnie. W ostatnim czasie zostało wykonane odwodnienie tego osuwiska. Widzimy tutaj elementy drenażu powierzchniowego wraz z zabezpieczonymi skarpami rowów, które wzmacniają również konstrukcję nasypu drogowego. Wykonano również w ramach prac zabezpieczających palowania. Widoczne są tu oczepy wraz z kotwami. Palowania wykonywane były do głębokości maksymalnej rzędu 30 metrów. W ramach wykonanych palowań dla monitorowania konstrukcji zostały zainstalowane inkilometry. Są to urządzenia służące do pomiaru przemieszczeń wgłębnych na obszarze osuwiska.